Dobry wieczór Państwu. Witamy w Derewolu Księgibus, księgarnią kawiarni, znajdującej się już tradycyjnie w Stałym Miejscu w Krakowie na ulicy Braściej 14. Witamy Państwa również, którzy oglądają nas przez internet na kanale YouTube Centrum Kopernika, czy to dzisiaj na żywo, czy w przyszłości. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby posłuchać dwóch wykładów. Pierwszy będzie dotyczył psychologicznych pułapek oceniania dowodów sądowych oraz sprawy Gorgonowej, jednej z najsłynniejszych spraw sądowych w Rzeczpospolitej. A pierwszy wykład wygłosi dr Bartek Kucharzyk z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog i prawnik, więc na pewno człowiek posiadający kompetencje do tego, żeby wykład na taki temat powiedzieć. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo, Łukasz. Dobry wieczór Państwu. Ja zostałem zareklamowany jako psycholog i prawnik. Niektórzy mówią, że to ani to, ani to. Ale spróbujemy. Na początkowo miałem zamiar powiedzieć dla Państwa taki akademicki wykład, to znaczy powiedzieć, co to są te pułapki. To może powiem, ale to za chwilę. Podzielić je jakoś, przedstawić pewne mechanizmy, dać jakieś przykłady badań. No, w każdym razie mówić tak akademicko, ale potem sobie przypomniałem o książce Cezarego Łazarewicza, wydanej przez wydawnictwo Czarne parę lat temu. Książka się nazywa Koronkowa robota sprawa Gorgonowej. To jest reportaż, bardzo dobry opis procesu sądowego, nie tylko, to Państwa bardzo zachęcam do sięgnięcia do tej książki. Pomyślałem sobie, że ciekawiej będzie, jeśli my przyjrzymy się tej sprawie, w każdym razie tym jej aspektom faktycznie prawniczym czy prawnym, niekoniecznie dalszym dochodzeniom Łazarewicza, który później szukał bohaterów tej sprawy. I na tle tej sprawy właśnie porozmawiamy o pewnych przykładach psychologicznych, mechanizmów, które mogą mieć znaczenie w procesie sądowym. Siłą rzeczy zatem ograniczę się do przykładów, nie przedstawię tu Państwu teorii, która jakoś unifikuje psychologiczne mechanizmy, o których będę mówił. Będę na temat tych przykładów robił pewne dygresje, bo spróbujemy po prostu przyjrzeć się sprawie Gorgonowej od wydarzeń, które w ogóle sprawę zapoczątkowały aż do wyroku, czy właściwie jednego z wyroków, ostatniego wyroku. No i tak. A mimo wszystko to jeszcze wrócę na sekundę do tych psychologicznych pułapek oceniania dowodów sądowych. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to takie właściwości ludzkiego umysłu, czy to konstrukcji ludzkiego umysłu, czy zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu, które powodują, że popełniamy błędy. Popełniamy błędy w różnych kontekstach, na przykład w kontekście procesu sądowego, zakładając, że będę mówił akurat o ocenianiu dowodów, czyli pewnym elemencie tego procesu. Państwo są tutaj często karmieni tym popularnym w psychologii podziałem na dwa systemy poznania, czy dwa tryby funkcjonowania umysłu. W pewnym sensie ja się do tego odnoszę, chociaż pewnie dzisiaj o tym mówił wiele nie będę, ale pamiętają Państwo pewnie, że psychologowie tak z grubsza dzielą ludzki aparat poznawczy na system pierwszy, system drugi. Ten pierwszy miałby być domyślny, szybki, intuicyjny, ale przez to narażony na błędy. Czasem określa się go jako intuicję. Ten drugi to jest to, co czasem nazywamy rozumem czy rozumowaniem, zwolniejszy, wysiłkowy, więc rzadziej, mniej chętnie go uruchamiamy. I gdzieś na pograniczu, czy w interakcji tych dwóch systemów się te psychologiczne pułapki oceniania dowodów sądowych, o których coś spróbuję powiedzieć, rozgrywają. Ale właśnie nie chciałbym się ograniczać do takiego akademickiego wykładu, więc przenieśmy się do Lwowa początku lat 30., a właściwie najpierw przenieśmy się pod Lwów, do miejscowości o nazwie Brzuchowice. Ona istnieje do dziś oczywiście, ale znajduje się, jak Państwo się domyślają, na Ukrainie. To jest dosłownie kilka kilometrów od Lwowa i tam w tych Brzuchowicach stoi willa.
Ona do dziś, zdaje się, stoi. Willa, która w roku 31, do którego się przenosimy, należała do inżyniera Henryka Zaręby. On ją zresztą właśnie tak naprawdę należała do niego i jego żony, ale o tym za chwilę. Coś jeszcze chciałem Państwu powiedzieć tytułem wstępu, ale... A, chciałbym też przeprosić tych Państwa, którzy tą sprawę dobrze znają, że będę mówił o dość podstawowych rzeczach, bo zakładam, że niektórzy z Państwa mogą tej sprawy nie znać. Zresztą nie aspekt historyczny czy aspekt prawny nas będzie interesował tutaj najbardziej, co właśnie te pułapki, o których będę się starał w trakcie tego wykładu coś powiedzieć. W każdym razie przenosimy się do Brzuchowic. Najpierw poznajmy bohaterów, czy głównych bohaterów dramatu, który się w tych Brzuchowicach rozegrał. Rodzina inżyniera Henryka Zaręby, architekta, przed 50, chyba miał 48 lat w tym 31 roku. Poważny architekt, autor kilku, zaprojektował kilka budynków użyteczności publicznej we Lwowie, przebudował dworzec główny we Lwowie. Żonaty, ale nie z Ritą Gorgonową, o której dzisiaj będzie mowa. Jego żona w trakcie tych wydarzeń przebywa w szpitalu psychiatrycznym, gdzie trafiła już 10 lat wcześniej. To ona w posagu wniosła do tego małżeństwa willę w Brzuchowicach. Tu mają już Państwo jakiś jeden z elementów tej sytuacji. Z tą żoną, która nie jest obecna na naszej scenie, Henryk Zaręba ma dwójkę dzieci. 14-letniego Stasia Zarębę, czy to ma taki... O, właśnie, Stasia Zarębę, gimnazjalistę i Elżbietę Zarębiankę, czyli Lusię, 17-letnią zdaje się. Gdy żona Henryka Zaręby trafiła do zakładu zamkniętego, szukał wsparcia w opiece nad dziećmi i ktoś polecił mu Ritę Gorgonową z domu Ilicz, młodszą znacznie od Henryka Zaręby, 30-letnia zdaje się jest w trakcie tych wydarzeń. No i tak to się jakoś stało, że Rita Gorgonowa trafiła do rodziny Zarębów. Tutaj jeszcze jedna dygresja, jak Państwo się mogą po nazwisku domyślić, ona również znajduje się w związku małżeńskim, jej mąż Erwin Gorgon przebywa w czasie tych wydarzeń i później zresztą również w Stanach Zjednoczonych. Ma z nim również syna, którym opiekują się teściowie, zresztą nie dopuszczając jej do kontaktów z dzieckiem. Rita Gorgonowa trafiła do rodziny Zarębów i Rita Gorgonowa Rita Gorgonowa i Henryk Zaręba, można powiedzieć, coraz bardziej się lubili. W każdym razie efektem tych wydarzeń, w każdym razie tego efektu jest ta oto osoba, 3,5-letnia Romusia. To już jest faktycznie wspólne dziecko Rity Gorgonowej i Henryka Zaręby. Ale sytuacja nie wygląda tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, gdy się patrzy na to zdjęcie, ponieważ, i wie o tym już cała rodzina, Henryk Zaręba pod koniec 1931 roku z Ritą Gorgonową postanowił się rozstać. Postanowił zostawić ją razem z Romusią w willi w Brzuchowicach, a sam z dwojgiem dzieci ze swojego legalnego związku przeprowadzić się do Lwowa, gdzie miał już przygotowane mieszkanie. I w ten sposób trafiamy do Brzuchowic po świętach roku 1931 i trafiamy w sam środek dramatycznych wydarzeń. Ja spróbuję Państwu zrekonstruować na tyle, na ile potrafię z pamięci. Mam notatki, ale nie chciałbym ich używać zbyt często. Spróbuję Państwu zrekonstruować, tylko od razu zacząłbym od takiej uwagi. Już to, jak ja opowiadam o tych wydarzeniach, jest pewną rekonstrukcją. Ja posługuję się przede wszystkim książką Cezarego Łazarewicza. Trochę posprawdzałem jeszcze na własną rękę, ale tak jak mówiłem, nie jestem historykiem, więc
Nie wnikałem w szczegóły, być może tam są jakieś nieścisłości, być może są jakieś błędy. Nie to nas tu dzisiaj będzie najbardziej interesować. Ale tak, dobrze, żebyśmy mieli świadomość, że to, co ja Państwu tu opowiadam, to już jest pewna rekonstrukcja. Rekonstrukcja oparta na tych dowodach, które później w sprawie Gorgonowej były wykorzystywane, czyli między innymi raporcie policyjnym, ale też na innych źródłach, w szczególności na wspomnieniach, które spisał po latach Henryk Zaremba. A gdyby taką rekonstrukcję spróbować przeprowadzić, w każdym razie za Łazarewiczem, to można powiedzieć tak, gdzieś między północą a pierwszą, czyli już 31 grudnia właściwie, Henryka Zarembę budzi krzyk. Budzi krzyk Stasia. Henryk dokładnie nie słyszy, ale jak porządny ojciec rusza w stronę pokoju syna, tam są jeszcze drobne szczegóły, które nie są dla nas aż tak ważne. W każdym razie Staś stoi w pokoiku, w którym spała Lusia. Tu mają Państwo ten pokoik przedstawiony na zdjęciu zrobionym wkrótce po tych wydarzeniach. Natomiast Lusia leży nieruchoma i zakrwawiona na tym łóżeczku. Staś krzyczy, że Lusia nie żyje. Henryk Zaremba staje, zakładam jak wryty. W tym czasie, być może trochę wcześniej, być może trochę później, nie wiemy tego, w pokoju pojawia się też Rita Gorgonowa. Pierwsza decyzja Zaremby jest taka, by tą Ritę wysłać po lekarza. Lekarz mieszka po sąsiedzku. Znowu nie chciałbym skłamać, może jednak na wszelki wypadek zerknę do swoich notatek. Lekarz, tak, mieszka po sąsiedzku, nazywa się Ludwik Cala. Rita na polecenie Zaremby po tego lekarza rusza. Podobno nadkłada drogi, co zdaniem śledczych miałoby być znaczące. Znowu, jest to jakaś rekonstrukcja wydarzeń. Tu moje notatki mówią mi jeszcze, że nie wspomniałem Państwu o jednej ważnej rzeczy. To znaczy Rita w tym pokoju pojawia się, w przeciwieństwie do Stasia i inżyniera Zaremby, w futrze i w kapciach. Podobno też, ale to znowu jest relacja późniejsza ze wspomnień Zaremby, mówi do Zaremby coś w rodzaju, co się stało, to się nie odstanie. Gdy Rita idzie po doktora Cale, Zaremba wysyła Stasia oraz zbudzonego po drodze przez Ritę ogrodnika po policję. Ogrodnik nie chce iść po policję, boi się, bo posterunek jest odległy o parę kilometrów, więc godzi się pójść tylko na posterunek żandarmerii, który stoi tuż koło willi Zaremby. Gdy Staś i ogrodnik ruszyli po tą policję, doktor Sala przychodzi i stwierdza zgon dziewczynki. Warto jeszcze z tych pierwszych szczegółów zauważyć, nie widać tego na tym zdjęciu, że w pokoju Lusi uchylona była jedna część okna. Podobno było tam około 38 cm miejsca, więc mogą Państwo się zastanowić, czy ktoś mógł się tamtędy dostać do środka. Brak tam było podobno śladów włamania. I teraz, gdy już mamy stwierdzony zgon, z posterunku, na który poszli ogrodnik i Staś, przychodzi wachmistrz Trela, który razem z Zarembą zaczyna szukać śladów na śniegu pod oknem. No jak Państwo zauważyli, to jest 31 grudnia, od paru dni pada śnieg. Szukają tych śladów i znajdują małe, okrągłe, niewyraźne, przypruszone odciski, które prowadzą od drzwi wejściowych do tak zwanego basenu. To jest pewne wybetonowane miejsce, gdzie można było zgromadzić wodę, gdzie dzieci mogły się latem kąpać. I później od tego basenu do piwnicy, która znajduje się na zewnątrz domu, a później do mniejszej werandy. Przy drzwiach wejściowych jest większa weranda, jest dalej mniejsza weranda. Przy mniejszej werandzie jest pokój Rity Gorgonowej. Przy tej mniejszej werandzie jest też pewne obniżenie w wysokim murze otaczającym willę, ale przy samym murze Zaremba i Trela nie znajdują śladów na śniegu. To też później śledczy
wykorzystywali oczywiście. Około drugiej Trela dzwoni na lwowską policję i z Lwowa przyjeżdżają nadkomisarz Józef Frankiewicz i aspirant Bolesław Respond. Wykluczają oni dość szybko to coś, co nazwali napadem bandyckim, więc zaczynają siłą rzeczy podejrzewać o zabójstwo kogoś z domowników. Po dziewiątej przyjeżdżają jeszcze podprokurator Emil Krynicki i sędzia śledczy Zdzisław Kulczycki. Gdzieś chwilę później strażacy wypompowują wodę z basenu. Jak się później okaże, w tym basenie odnaleziono kilof do lodu czy dżagan, który później uważano za narzędzie przestępstwa. Policjanci i prokurator i sędzia śledczy podejmują decyzję o pewnym izolowaniu Zaręby od Gorgonowej. Jak widać, już wtedy akurat te dwie osoby było przestępstwo podejrzane. Dopiero o 17 Zaręba jest ponownie dopuszczony do ciała swojej córki. Wpada w lekką histerię, nic nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę, jak dramatyczne były to okoliczności. Po krótkim pożegnaniu ciało Lusi, łóżko i materac zostają przetransportowane do Lwowa. Do willi w tym czasie dostają się dziennikarze i gapie, a Zaręba i Gorgonowa zostają z kolei też do Lwowa przetransportowani, tyle że do aresztu śledczego. Czy coś jeszcze ważnego? Zerkam do swoich notatek. W piwnicy policjanci znaleźli chusteczkę zakrwawioną. Ona jeszcze nam będzie towarzyszyć później. Przy werandzie, tej mniejszej werandzie koło pokoju Gorgonowej, zakrwawione kawałki szkła. Chyba wszystko. Nie wspomniałem chyba tylko Państwu jeszcze, że na posesji był pies o imieniu Lux i on też jeszcze gdzieś się w tej naszej opowieści pojawi. Zaraz zajmiemy się pierwszą z tych pułapek, które chciałbym Państwu pokazać, ale jeszcze może krótkie wprowadzenie, to znaczy w areszcie śledczym we Lwowie trwają przesłuchania Zaręby i Gorgonowej. Śledczy sprawdzają hipotezę, że para współpracowała. Później zastanawiają się, czy Zaręba nie próbuje kryć swojej kochanki czy konkubiny. A w tym czasie lwowskie gazety, lwowskie, nie tylko lwowskie, również ogólnopolskie, zaczynają prześcigać się w podawaniu informacji mniej lub bardziej sprawdzonych na temat zdarzeń z Brzuchowic. Jako pierwsza, jak widzą Państwo, to są fragmenty z książki Łazarewicza. Jako pierwsza, jak widzą Państwo, Gazeta Lwowska informuje o śmierci Lusi, ale już tutaj proszę zobaczyć, że mówi, czy pisze dziennikarz, kto jest podejrzany. Zbrodni tej dokonała Bona, z którą ten ostatnio utrzymywał od dłuższego czasu stosunki miłosne. Bona ta chciała pozbawić życia Elżbietę prawdopodobnie dlatego, że stała ona na przeszkodzie i tak dalej, i tak dalej. Jak widzą Państwo, już mamy tutaj, przynajmniej w prasie, osobę oskarżoną, a w innych gazetach jest jeszcze ostrzej. Słowo Polskie powołuje się na zeznania jednej ze służących, na wypowiedzi jednej ze służących, która opowiada o tym, jak Gorgonowa groziła Lusi śmiercią. To mogą już sobie Państwo przeczytać. Nawet Ikac, jak widać, pisze o Gorgonowej, tak naprawdę nie mając prawdopodobnie zbyt wielu danych, że jest rzadko spotykanym typem zbrodniarki o patologicznych cechach charakteru. Jeden z publicystów prawicowych, wendeckich Nowinach Codziennych pisze też, że powstało w społeczeństwie, w szczególności w społeczności lwowskiej, zbiorowe poczucie sprawiedliwości, które domaga się potępienia zbrodniarki. I tutaj mamy przykład na pierwszą pułapkę prawniczego, ona jest związana z prawniczym ocenianiem dowodów na wiele sposobów. Amerykańscy badacze
psychologii i prawa, czy związków psychologii z prawem nazywają to zjawisko pretrial publicity, czyli rozgłosem przedprocesowym. Nie chciałbym tu wchodzić w szczegółowe badania, to zresztą dosyć intuicyjne. Jeśli o czymś się dużo i głośno mówi, albo w mediach, albo w pewnych grupach społecznych, to siłą rzeczy pewne informacje mogą pozostać w naszych głowach. Jeśli te informacje są podane w stanowczy, przekonujący sposób, bądź nadaje się im pewne pozory prawdy, to te informacje mogą spowodować powstanie u nas przekonań, które później będzie bardzo trudno zmienić. Tak jak wspomniałem, tym się zajmują głównie amerykańscy badacze, tam być może więcej spraw sądowych trafia do mediów, jest przez media analizowanych, czy jest przez media opisywanych. No, oczywiście te najsłynniejsze to możemy sobie od razu przypomnieć, takie jak procesy, bo właściwie dwa procesy O.J. Simpsona, ale też znacznie mniejsze lokalne sprawy. I amerykańscy badacze próbowali wykazać faktycznie, że informacje w mediach przekładają się na rzeczywiste werdykty ław przysięgłych. O tym, że to ławy przysięgłych, a nie zawodowi sędziowie, być może jeszcze później będę miał okazję chwilę wspomnieć. A teraz ważne jest dla nas to, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że to, co się dzieje w mediach, może wpłynąć na to, co się później dzieje na sali sądowej. Chociaż rzeczywiście, jak Państwo doskonale wiedzą, nie powinno. I korzystając z tej okazji, że opowiadam o rozgłosie przedprocesowym, a więc pewnych informacjach, które nie powinny mieć wpływu na procedurę sądową, czy w szczególności na jej efekt, a być może mają, w szczególności chodzi mi o informacje medialne, w pewnym stopniu też po prostu plotki, chciałbym powiedzieć o zjawisku jeszcze częściej badanym, też w szczególności w kontekście amerykańskiego prawa, ale ciekawym również dla kogoś, kto zajmuje się prawem, czy interesuje się prawem kontynentalnym, o tych różnicach być może później, o zjawisku tak zwanego efektu niedopuszczalnych dowodów. I znowu, oczywistym jest, że informacje medialne, czy po prostu niesprawdzone informacje uzyskane gdzieś poza procesem nie powinny mieć wpływu na jego efekt. Problem powstaje, kiedy na sali sądowej a w każdym razie w trakcie procesu pojawiają się informacje, które nie powinny się tam pojawić. Amerykanie określają, czy Anglosasi określają takie informacje jako inadmissible evidence, czyli właśnie niedopuszczalne dowody. U nas się mówi raczej o informacjach podlegających zakazom dowodowym. To jest dość ważna, choć subtelna różnica, może nie dzisiaj o niej. I wskazują badania, znowu przede wszystkim anglosaskie, na to, że jeśli takie informacje, takie niedopuszczalne dowody się na sali sądowej pojawią, to trudno może być w szczególności przysięgłym, czyli niezawodowym sędziom, trudno może być z nich nie skorzystać, mimo że prawo może im tego zabrać. Oczywisty przykład jest taki, no bo pewnie nie podałem jeszcze żadnego przykładu, zeznania ze słyszenia, które są co do zasady przez amerykańskie prawo dowodowe niedopuszczalne, czy niedopuszczane jako dowód. Czyli, nie wiem, opowiadam w sądzie, że ktoś mówił mi, że jeszcze ktoś inny mu mówił, że widział oskarżonego na miejscu przestępstwa. Oczywiście ten łańcuch mógłby być krótszy, ale chciałem, żeby przykład był wyrazisty. Tego rodzaju informacje sędzia prowadzący proces karny amerykański w każdym razie powinien skwitować stwierdzeniem, że przysięgli powinni je zignorować, zapomnieć o nich,
nie wykorzystywać ich w trakcie podejmowania decyzji itd., itd. Tylko jak Państwo znowu mogą się łatwo domyślić, nie jest tak łatwo zapomnieć o tym, co wiemy, a jeszcze i równie trudno jest nie wykorzystywać informacji, jakie posiadamy. Bo teoretycznie moglibyśmy nie zapominać, ale trzymać się ściśle instrukcji i nie używać. To jest prawdopodobnie równie trudne, jeśli nie jeszcze trudniejsze. Psychologowie podają jako wyjaśnienie tego efektu kilka teorii. One prawdopodobnie nie są, nie wykluczają się nawzajem, gdzieś ze sobą uzupełniają. Na tym slajdzie nie widać tak do końca. Tego początku mógłbyś zmniejszyć. Nie da się. Nie takie ważne, ja to zresztą i tak powiem. Trzy mechanizmy. Reaktancja to jest mechanizm motywacyjny. Słyszeli może Państwo o teorii Jacka Brema, który tak w skrócie, bardzo prosto mówiąc, pokazywał, że jeśli ludziom się czegoś zabrania, to oni bardziej tego chcą. To na pewno też Państwo słyszeli o tak zwanej psychologii negatywnej czy psychologii odwróconej. Teoria jest taka, że u kogoś, komu wydaje się zakaz, pojawia się pewne napięcie psychiczne, które może zredukować, łamiąc ten zakaz. To jest jedno z wyjaśnień korzystania z niedopuszczalnych dowodów czy ignorowania zakazu wykorzystywania informacji podlegających zakazom dowodowym. To zabrzmiało skomplikowanie, a tak naprawdę nie jest. Inna teoria, teoria paradoksalnych zjawisk czy procesów poznawczych Daniela Wegnera. Tu znowu, bardzo upraszczając, słyszeli może Państwo o takim eksperymencie, w którym osoby badane były instruowane, żeby nie myśleć o białych niedźwiedziach. Jak się komuś powie, żeby o czymś nie myślał, to trudno mu o tym nie myśleć. To też można znaleźć pewnie w życiu sporo przykładów. I to jest dosyć oczywiste, to żadna wielka teoria. Ale Wegner, oprócz tego, że eksperymentalnie takie zjawiska prezentował, to pokazywał, kiedy się tak dzieje najczęściej. A dzieje się tak najczęściej, że nasz umysł nam płata pewne figle, na przykład lepiej pamiętamy to, co próbujemy zapomnieć, albo właśnie myślimy o czymś, o czym nie chcemy myśleć. Dzieje się tak szczególnie, gdy jesteśmy obciążeni poznawczo, bądź wręcz wydrenowani poznawczo. To znaczy, gdy robimy coś trudnego, gdy jesteśmy zmęczeni, niewyspani, gdy nie rozumiemy tego, co się wokół nas dzieje, gdy mamy mało czasu, jest jakaś presja. I proszę zwrócić uwagę, i na to zwracają uwagę psychologowie, że sytuacja procesu sądowego może być, nie zawsze pewnie jest, ale czasem może być, w szczególności dla niezawodowych uczestników takiego procesu, może być właśnie taką stresującą, obciążającą, trudną sytuacją. Oni nie, ławnicy w szczególności, czy przysięgli, nie znają żargonu prawniczego, niekoniecznie rozumieją opinie biegu, które biegli przedstawiają, czasem nie nadążają za tym, co się dzieje na sali i tak dalej, i tak dalej. W tym razie paradoksalne zjawiska poznawcze też się tutaj wymienia w tym kontekście. I trzecia teoria, która gdzieś prawdopodobnie można by ją połączyć z dwoma poprzednimi, teoria mental contamination, czyli zanieczyszczenia umysłu. I proszę zwrócić uwagę, że jeśli my otrzymujemy jakąś informację, to przynajmniej według pewnych modeli nabywania przekonań, my tą informację włączamy do naszej wiedzy. Tworzymy pewne przekonanie. I jeśli później się okaże, że ta informacja jest zakazana albo po prostu niewiarygodna, czy wręcz fałszywa, to może się nam nawet udać nowe przekonanie wytworzyć, że to nie jest prawda i tak dalej, ale to przekonanie gdzieś może zostać. Może wpływać na to, jak interpretujemy
nowe informacje. Trudno jest z umysłu, podejrzewam, że z mózgu, czegoś się tak całkowicie pozbyć. Trochę jak z komputera, gdzieś różne drobiazgi zostają. Również tą teorię zanieczyszczenia umysłu przedstawia się jako wyjaśnienie efektu niedopuszczalnych dowodów. A ona się nam zresztą jeszcze być może przyda za chwilę. To była dygresja. Wróćmy do Lwowa, bo teraz już jesteśmy we Lwowie, w sądzie okręgowym. Nie, właściwie jeszcze nie jesteśmy w sądzie. Mógłbym o tym mówić faktycznie, omawiając proces czy rozprawy poszczególne, ale chciałem na to Państwu zwrócić uwagę wcześniej, bo te zeznania, one niejako ustawiły śledztwo w tej sprawie. Trochę błędne koło się tu zresztą zrobiło, bo śledztwo ustawiało te zeznania, a zeznania ustawiały śledztwo. Tu znowu zerknę do notatek, żeby nie pominąć czegoś ważnego. Staś był, rozmawiał z kilkoma osobami. Najpierw w ogóle przed przybyciem policji rozmawiał ze swoim ojcem, rozmawiał z ogrodnikiem Kamińskim, bo tak się ogrodnik nazywał, chyba nie wspomniałem o tym. Być może jeszcze z kimś, mniej to jest teraz istotne, ale w końcu jego głównym rozmówcą został aspirant Respond, jeśli dobrze pamiętam, i z jego raportów można taki obraz zeznań Stasia otrzymać. O północy chłopca obudził skowyt psa, po czym wydało mu się, że w holu, który przylegał do miejsca, do pokoju, w którym spał chłopiec, zdaje się, że oddzielały go od tego holu szklane drzwi, że widzi jakiś kształt. Później mówił, że postać. I ta postać zniknęła. Później znowu. To jest ta pierwsza relacja Stasia, chyba jeszcze nawet poddana ojcu czy ogrodnikowi Kamińskiemu. W pierwszej relacji policjantowi opowiada podobnie. Gdzieś pojawia się myśl, że mignął mu przed oczami futrzany kołnierz. Przypominam, że Gorgonowa była ubrana w futro, gdy wszyscy zebrali się nad ciałem Lusi. Kolejne rozmowy czy przesłuchania aspiranta Responda przyniosły pewne zmiany w zeznaniach Stasia. Znowu, ja tu nie chciałbym twierdzić, że to jest na pewno kwestia jakiejś sugestii. Nie wiem tego. Wydaje mi się, że w ogóle zajmowanie się 90 prawie lat później tym, jaka była prawda w tej sprawie, do niczego nas nie doprowadzi. Bardziej interesują mnie potencjalne mechanizmy psychologiczne, które gdzieś mogą się pojawić w różnych innych kontekstach, a ta sprawa mi służy jako pretekst do opowiedzenia o nich Państwu. W każdym razie w kolejnych zeznaniach Stasia pojawia się już myśl, że to była kobieta, a nie postać czy kształt, a później, gdy Respond wypytuje bardziej stanowczo o to, czy Stasiu jednak może nie wie, kto to mógł być, później chyba jeszcze tutaj chyba nie mam zapisanego, mam gdzieś cytat wręcz z protokołu. Stasiu faktycznie twierdzi, że to mogła być Gorgonowa. Co więcej, mówi, że uświadomił to sobie po jakimś czasie od tego wydarzenia, że po 2 godzinach od obudzenia się już mu ta myśl mu w głowie zaświtała. Oczywiście te zeznania Stasia wpłynęły na kształt raportu policyjnego, wpłynęły na kształt aktu oskarżenia, o tym zaraz, ale tu chcę zwrócić Państwu uwagę na to, że ze wszystkich typów dowodów prawniczych czy dowodów sądowych, które w każdym razie z tych najbardziej popularnych, najbardziej problematycznym rodzajem dowodów są zeznania świadków.
choćby z tego powodu, że mamy tu do czynienia z dwoma umysłami. To znaczy, po pierwsze mamy umysł zeznającego czy świadka i ze wszystkimi jego problemami, to znaczy z niedoskonałością ludzkiej percepcji, uwagi, z konstruktywnością ludzkiej pamięci, z problemami z pamiętaniem czy z pamięcią źródła, bo czasem wiemy, że coś wiemy, ale nie wiemy skąd to wiemy, albo wydaje nam się, że wiemy coś z innego źródła niż tak naprawdę to wiemy, z podatnością na sugestie, z zapominaniem oczywiście, co już zupełnie oczywiste, z nadmierną pewnością siebie, z czasem oczywiście z kłamstwem. W każdym razie tu jeden umysł w tej interakcji pozostaje, umysł świadka. O tym psychologowie zresztą chętnie piszą, jest mnóstwo książek na temat zeznań świadków z tej perspektywy, na temat pamięci świadków naocznych i tak dalej, i tak dalej. Tu Państwa odsyłam do przebogatej literatury. Ale jest drugi aspekt oceniania zeznań świadków, to jest aspekt umysłu odbiorcy, umysłu osoby, która ocenia. Znowu tu się pojawia wiele zagadnień. No, takie najbardziej oczywiste, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest przecenianie trafności trafności świadków naocznych, niedocenianie problemów właśnie percepcyjnych, pamięciowych i tak dalej. Bardzo ciekawe dane wskazują na to, że jako najbardziej trafnych czy wiarygodnych, czy bardziej trafnych czy wiarygodnych, my oceniamy ludzi, którzy są pewni siebie. Niekoniecznie ta pewność, czy wręcz wiemy, że nie koreluje z trafnością, ale pewność siebie wpływa na to, jak świadek, czy jak ktoś, kto relacjonuje pewne wydarzenia, jest postrzegany. W każdym razie tu chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że właśnie te dwa, co najmniej dwa umysły sprawiają problemy w przypadku dowodu w postaci zeznań świadków. Ale tu kolega mówi, że rozgadałem się. Więc spróbuję trochę skrócić. Tak jak mówię, raport policji i siłą rzeczy też akt oskarżenia opierały się na dwóch właściwie filarach. Po pierwsze na zeznaniach Stasia Zaręby, które jak próbowałem Państwu powiedzieć, nie były takie jasne. I na założeniu, że znamy motyw sprawczyni, bo jak Państwo się domyślali, oskarżona została Gorgonowa, Zaręba został z aresztu wypuszczony, że znamy motyw i tym motywem była zemsta. Zemsta na Lusi, która doprowadziła do upadku związku Rity Gorgonowej z Henrykiem Zarębą. I to były właściwie dwa najważniejsze argumenty zarówno w tym raporcie, jak i w akcie oskarżenia. Mam tu jeszcze trochę szczegółów, ale tak jak mówię, muszę przyspieszyć. I tu kilka wyjątków z aktu oskarżenia, akurat nie z raportu policji. Mam wrażenie, że prokurator się trochę pocieszał, pisząc te frazy. Poszlaki zbierające się w łańcuch dowodowy. Koronkowa robota, tytuł książki Łazarewicza jest wzięty właśnie z tego aktu oskarżenia. Tak prokurator określił działanie policji w tej sprawie, policji i prokuratury. Szereg niezachwianych dowodów oplót oskarżoną Gorgonową nierozerwalnym logicznym kołem, wskazując na nią jako sprawczynię czynu. I trochę mi to od razu się skojarzyło z koherentyzmem jako teorią uzasadnienia przekonań. Czasem mówi się, że problem z koherentyzmem
czyli teorią mówiącą, że przekonanie jest uzasadnione, jeśli należy do spójnego zbioru przekonań, upraszczam oczywiście, jest taki, że jeśli wąż zjada własny ogon, to nie wiadomo, gdzie zaczyna się wąż. I mamy tu faktycznie w tym raporcie policji i w tym akcie oskarżenia, mamy sporo faktycznie poszlak bardzo pracowicie zebranych. Są pewne, są szczegóły, są pewne wskazówki, ale jak później w procesie, przynajmniej znowu moim zdaniem i zdaniem wielu pewnie obserwatorów się okazało, brakuje trochę pewnej bazy, w sensie no, prawnik by powiedział, że brakuje prawdziwego dowodu, znaczy nie będącego poszlaką dowodu, a no i taki jest właśnie problem z koherentyzmem, że to, że pewien zbiór przekonań jest spójny, to jeszcze nie znaczy, że te przekonania są prawdziwe. No tak krytycy przynajmniej koherentyzmu twierdzą. Oczywiście koherentyści twierdzą, że może nie są prawdziwe, ale są uzasadnione. Nie będę teraz wchodził w taką debatę. W każdym razie mamy raport policji, mamy akt oskarżenia i zaczyna się pierwszy proces. Proces lwowski w lwowskim sądzie okręgowym, więc już teraz naprawdę szybko. Co najmniej cztery typy informacji na tym procesie się pojawiają. Jeszcze tylko tak dla ogólnej orientacji proces był prowadzony przez trzyosobowy skład sędziowski, ale o winie zgodnie z austriacką jeszcze wtedy procedurą decydowała 12-osobowa ława przysięgłych. Warto zauważyć, że ta 12-osobowa ława przysięgłych składała się wyłącznie z mężczyzn. Co więcej, byli to prawie wyłącznie byli mundurowi. A trzyosobowy skład sędziowski, który z kolei miał po prostu zarządzać postępowaniem, bo tu znowu warto pamiętać, że gdyby oskarżona została uznana za winną, nie było swobody w wyborze kary, kodeks karny austriacki przewidywał wyrok śmierci przez powieszenie. Tak jak mówię, gdyby została uznana za winną. Świadkowie, cała plejada postaci, to zwrócę uwagę tylko na tych może bardziej interesujących. O Stasiu już trochę mówiłem. Działo się, powtarzał właściwie to, co pojawiło się w trakcie śledztwa. Zaręba do śledztwa nie wniósł właściwie nic nowego. Oczywiście obaj płakali na sali sądowej, co też może mieć znaczenie. Ogrodnik Franciszek, zdaje się, Kamiński, też nie powiedział niczego zaskakującego. Z kolei obrońca nie chcę Państwa tutaj oszukać. Obrońca Gorgonowej, czyli i teraz Marceli czy Maurycy? W każdym razie mecenas Akser próbował zwrócić na ogrodnika uwagę ławy przysięgłych jako potencjalnego innego czy kontrpodejrzanego. Bardzo ciekawa postać w tym procesie jako świadek Antoni Halemba, który był zapowiadany jako świadek, który w ogóle rozstrzygnie ten proces. Miał on zeznawać, czy zeznawał właściwie, że jakiś czas wcześniej Gorgonowa próbowała wynająć go do tego, żeby uwiódł Lusię, skompromitował ją w jakiś sposób. Gdy jednak obrońca oskarżonej zaczął go wypytywać o szczegóły jego przyjazdu do Lwowa, pobytu we Lwowie, Halemba wydawał się nic nie pamiętać. Obrońca spytał go też, jak długo przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Okazało się, że 2 lata. Antoni Halemba zresztą później został uznany za niemieckiego szpiega, był oskarżony o liczne oszustwa. Wydaje się, że jego zeznania nie miały większej wartości, ale tu zwrócę Państwu jeszcze raz uwagę na pojęcie zanieczyszczenia umysłu. Proszę zauważyć, że najpierw pojawia się informacja od świadka
Tak, znam oskarżoną. Pół roku temu próbowała wynająć mnie, żebym uwiódł jej córkę, jej konkubenta. A dopiero później, po jakimś czasie, pojawiają się informacje, które te zeznania dyskredytują. Tu już mogą sobie Państwo sami się zastanowić, jaki to ma związek właśnie z zanieczyszczeniem umysłu, z tym, co ja nazwałem niedopuszczalnymi dowodami, być może w jakimś szerszym sensie. Zeznawali też oczywiście policjanci, nadkomisarz Frankiewicz, Speer and Respond. Pojawiły się dowody rzeczowe, łóżko, materac, kilo, ta słynna chusteczka, futro gorgonowej, na którym szukano śladów krwi Lucy. Sąd udał się też na fizję lokalną do Brzuchowic. Najciekawsze być może wydarzyło się pod koniec, kiedy nauka miała powiedzieć ostatnie słowo. Więc na sali sądowej pojawili się liczni biegli, którzy, tak przynajmniej się wydawało prokuratorowi do tej pory, potwierdzali jego teorię. Doktor Karol Piro przedstawił protokół sekcji. O tym nie powiedziałem właściwie wcześniej. To wspomnę teraz Państwu. To bardzo, bardzo smutna informacja, że przed śmiercią albo tuż po śmierci Lucia została prawdopodobnie zdeflorowana. W protokole z sekcji zwłok stwierdzono obrażenie wewnętrznych narządów rodnych, dokonane twardym przedmiotem, jak protokół mówił, prawdopodobnie palcami. To pierwsze wystąpienie biegłego wciąż po myśli prokuratora. Inny biegły, tym razem serolog, utrzymywał, że na podszewce płaszcza czy futra gorgonowej zidentyfikował krew grupy A, przy czym gorgonowa miała grupę 0, a Lucia właśnie grupę A. Ale na tym się pomyślna pasa prokuratora skończyła i ten sam biegły, który przed chwilą przedstawiał protokół sekcji zwłok, gdy sędzia prosił go o opinię na temat narzędzia, potencjalnego narzędzia zbrodni, czyli do kilofu do lodu, stwierdził, że prawdopodobnie jego zdaniem to narzędziem, kilof ten narzędziem zbrodni nie był. Co więcej, zaczął utrzymywać, że mógł to być mord z lubieżności, czyli przestępstwo natury seksualnej popełnione prawdopodobnie przez mężczyznę. Kolejny biegły, tym razem chemik, stwierdził, że metoda, którą poprzedni biegły posłużył się, identyfikując grupę krwi znalezionej na podszewce futra, jest przestarzała. To skłoniło sąd do zasięgnięcia opinii najwybitniejszego w Polsce w tym czasie, a jednego z najwybitniejszych też na świecie serologów, Ludwika Hirschfelda w Warszawie, który bardzo szybko taką opinię wydał i stwierdził, że faktycznie nie znalazł ani na futrze, ani na tej chusteczce, o której pewnie niewystarczająco wiele powiedziałem, nie znalazł krwi grupy A. Jeszcze jeden biegły stwierdził, jeszcze raz wracając do kwestii zdeflorowania ludzi, stwierdził, że zbrodni czy przestępstwa dokonał najprawdopodobniej mężczyzna, a palce oskarżonej są jego zdaniem zbyt małe, by to ona przestępstwa tego była winna. Jak widzą Państwo, te opinie biegłych, można powiedzieć, że były podzielone, a ja bym zaryzykował twierdzenie, że były niekorzystne dla oskarżenia. Oczywiście tu znowu można by mówić o licznych psychologicznych pułapkach oceniania dowodów naukowych czy opinii ekspertów, opinii biegłych. O tym może kiedyś jeszcze będę miał okazję opowiedzieć. W każdym razie Państwa z takim zamieszaniem w tych opiniach zostawiam. No ale cóż, właściwie gdy opinie biegłych zostały już wygłoszone, ława przysięgłych udała się na naradę. Narada trwała niecałe 20 minut, po czym
wróciła z wyrokiem, skazującym 9-3. Więc trzy osoby nie dały się przekonać, że oskarżona jest winna, co zobligowało sąd do wymierzenia kary śmierci przez powieszenie. No oczywiście, na szczęście, nie był to koniec, ale o tym to już tylko bardzo krótko. Kasacja do sądu najwyższego z zarzutem dość oczywistym, do którego zresztą obrona przygotowywała się przez cały proces lwowski, to znaczy pominięcia ważnych wniosków dowodowych, takich jak wniosek o badanie psychiatryczne Stasia i wiarygodność, które miałoby pomóc ocenić wiarygodność jego zeznań. Sąd Najwyższy tym razem po dłuższej, burzliwej naradzie oddał sprawę do ponownego rozpoznania, tym razem sądowi okręgowemu w Krakowie. Znowu oczywiście ława przysięgłych, znowu sami mężczyźni, głównie byli mundurowi, ale wszyscy raczej dobrze sytuowani. No ale cóż, takie czasy. Niewiele właściwie na tym krakowskim procesie się nowych rzeczy pojawiło. Chyba najważniejszą zmianą była zmiana kodeksu karnego. Nagle sąd, znowu trzyosobowy skład sędziowski, nagle sąd mógł wymierzyć, miał pewną swobodę w wymiarze kary. Minimum 5 lat pozbawienia wolności, dożywocie albo kara śmierci. Oczywiście o winie znów decyduje ława przysięgłych, to się dopiero później w Polsce zmieni. O tym znowu dzisiaj już pewnie nie będzie czasu porozmawiać. Jeszcze z ciekawych rzeczy na tym krakowskim procesie pojawił się spór tytanów polskiej nauki sądowej, czy w ogóle nauki, Jana Olbrychta i wspomnianego już Ludwika Hirschfelda. Hirschfeld podtrzymywał swoją opinię, że nie ma na futrze ani chusteczce krwi grupy A. Olbrycht twierdził, że na chusteczce taka krew się znajduje. Bardzo ciekawy, ale oczywiście poboczny wątek. Znowu też powiązany z licznymi pułapkami w ocenianiu dowodów przez osoby nie będące ekspertami w pewnych dziedzinach. No ale co? Jak się to wszystko przynajmniej tu w Krakowie skończyło, bo o tym, co było dalej, mogą Państwo poczytać w książce Łazarewicza. Przysięgli udali się na naradę i znowu zdecydowali, że oskarżona jest winna. Tym razem, i to jest być może ciekawe, być może znaczące w tej sprawie, tym razem kara była wciąż surowa oczywiście, ale znacznie mniej surowa. To znaczy 8 lat pozbawienia wolności, które Gorgonowa tą karę odbywała aż do wybuchu II wojny światowej. Dlaczego 8? To pytanie ja sobie zadaję. Mam jakieś swoje teorie na ten temat, być może Państwo mają jakieś swoje. Ja mam trochę wrażenie, że jak pisała zresztą też jedna z publicystek w czasie tego procesu, że to jest trochę jak rzut monetą i to jest takie uśrednienie między winny, niewinny, w sensie, żeby wszyscy pewnie poza oskarżoną byli w miarę zadowoleni. Oczywiście teorie mogą być też zupełnie inne. Ja mówię, kompletnie nie podejmowałbym się oceny, czy ona była winna, czy niewinna. To myślę, że to jest całkowicie niemożliwe. Starałem się jakoś przedstawić pewne niedociągnięcia w tym procesie, pułapki, które z tymi niedociągnięciami były związane, a mogą się też pojawiać gdzie indziej. No i tyle. A Państwa naprawdę zachęcam do lektury tej książki i tych publikacji, o których gdzieś tam przynajmniej o ich tematach wspomniałem w trakcie tego wykładu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja otwieram dyskusję, mamy na nią jakieś kilkanaście minut, więc nie jest tak źle. Chciałbym cię najpierw zapytać, bo ty mówiłeś o tych rozmaitych pułapkach psychologicznych i na ile zawodowi prawnicy są ich świadomi, czy to jest coś, co jest obecne w edukacji prawniczej albo w edukacji już zawodowych, nie wiem, sędziów, prokuratorów i tak dalej. Odpowiem na to pytanie i odpowiem też na jakąś jego odmianę. To znaczy, dwa pytania sobie trzeba zadać. Raz, czy są świadomi, a dwa, czy są odporni.
Myślę, że niektórzy są świadomi, w sensie znam wielu prawników, którzy śledzą literaturę z zakresu nauk społecznych. Prawników się też w jakimś stopniu z nauk społecznych naucza. Pokazuje się im pewne mechanizmy psychologiczne. Więc myślę, że taka świadomość się zdarza, a wiedza jest na pewno w jakimś stopniu prawnikom dostępna. Stawiam też, że niektórzy ją wykorzystują, choć nie jest wcale tak łatwo bronić się przed pułapkami myślenia, no bo one są po prostu dla nas naturalne, dla nas wszystkich, nawet w dziedzinach, w których jesteśmy wykształceni i czujemy się pewnie, być może nawet tym bardziej, gdy czujemy się zbyt pewnie. A pojawia się też takie myślenie wśród badaczy właśnie z dziedziny nauk społecznych, że prawnicy zawodowi, na przykład sędziowie, mogą być na pewne pułapki myślenia czy oceniania odporni. I być może faktycznie tak jest. Znam badania, które by wskazywały, że niektóre mechanizmy faktycznie, niektóre tendencje poznawcze, niektóre błędy poznawcze są u nich działają słabiej, pojawiają się rzadziej. I wiem, że jeszcze coś chciałem powiedzieć. I teraz mój umysł właśnie wykazał się psychologowie z tendencją poznawczą. Odporni, psychologowie są najmniej odporni. Dobrze, ale to ja może oddam Państwu głos, a Ty jak sobie coś przypomnisz, to oczywiście będziesz mógł dodać, bo masz w ręce mikrofon. Zapraszam Państwa do zadawania pytań, ja będę podchodził z mikrofonem, żeby również nasi internetowi słuchacze słyszeli treść pytania. Tak, mamy, dobra, ja już tam idę. Tak, a mnie nurtuje kwestia tej chusteczki. Czy mógłby Pan opowiedzieć o niej coś więcej? Tak. Otóż chusteczkę znaleziono, policja znalazła w piwnicy. Na tej chusteczce były ślady krwi. Teoria, która została przedstawiona w raporcie policyjnym i powielona w akcie oskarżenia, mówiła, że Gorgonowa tej chusteczki używała, żeby wyczyścić ręce po akcie zabójstwa, no i porzuciła ją, czy schowała ją właściwie w piwnicy. Gorgonowa sama twierdziła, że ta chusteczka, zgubiła tę chusteczkę, jak się okazuje, w piwnicy kilka dni wcześniej, a była na niej krew, bo użyła jej do zatamowania skaleczenia. Tutaj z kolei policjanci, czy policjant piszący, nadkomisarz Frankiewicz, który pisał raport, zanotował, że chusteczka nie wyglądała na zgubioną, bo była poskładana i wciśnięta w jakimś miejscu w tej piwnicy. No, nie mówiłem tak dużo o tej chusteczce, no, tylko przy okazji tych opinii na temat tego, czy pojawiła się na nim krew Lusi, a w każdym razie krew grupy A. No, też nie mamy tutaj chyba rozstrzygających danych. Ale tak, to tyle bym chyba mógł powiedzieć o tej chusteczce. W każdym razie była ona obok tego kilofu do lodu, futra, najważniejszym, nie wiem, czy dowodem rzeczowym, z czego ten dowód miałby niby dowodzić, no, takim rekwizytem, który pozwalał skonstruować wersję wydarzeń. A ja mam takie pytanie, a pan osobiście wierzy w winę Rity Gorgonowej, czy nie? I drugie pytanie, czy sędzia, będąc sędzią i orzekając w takich sprawach, bardziej potrzebuje wiedzy prawniczej czy psychologicznej? Oceniając na przykład wiarygodność, no bo większość spraw, zwłaszcza spraw o zabójstwo, w zasadzie się opiera głównie na zeznaniach świadków, jeśli nie ma bezpośredniego przyznania się oskarżonego. Więc sędzia ocenia wiarygodność, który świadek jest wiarygodny, który nie. Co jest bardziej potrzebne? Na pierwsze pytanie bym chciał uniknąć odpowiedzi. Wierzę, że ten proces nie był przeprowadzony wzorowo. I chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają, spotkałem opinię już współczesnych prawników, którzy uważają, że zupełnie,
zupełnie poprawnie wszystko się odbyło. Nie mam pojęcia, no mógłbym, no, rzut monetą to jest dla mnie. Uważam, że jakby ta procedura, którą ja tu Państwu przedstawiłem, oczywiście też biorę pod uwagę, że mogłem ją przeinaczyć, że ta procedura no, nie dawała po prostu podstaw do wydania wyroku skazującego. A jak było, to naprawdę nie podejmuję się nawet strzelać, bo to byłby to tylko strzał. I to jest być może też pytanie, po części, w jakimś minimalnym stopniu odpowiedź też na drugie pytanie, to znaczy, że zawodowy prawnik, no sławnikiem jest trochę, czy sławnikiem, czy sprzysięgłym pewnie by było trochę inaczej, musi patrzeć nie tylko z perspektywy swoich intuicji, czy swoich, czy nawet swoich przekonań, takich, które wydają mu się racjonalne, ale też trochę z punktu widzenia pewnych ograniczeń proceduralnych, tego, w jaki sposób przepisy mu każą oceniać. Oczywiście mamy swobodną ocenę dowodów, ale to nie jest aż takie proste. A wracając do tego pani drugiego pytania, faktycznie wydaje się, że prawo karne, profesor Stelmach tu tak czasem mówi, że to jest, że w znacznie mniejszym stopniu niż prawo prywatne czy prawo cywilne opiera się na kwestiach interpretacyjnych, na znajomości norm, w każdym razie ma mniej tego dyskursywnego charakteru, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie norm prawnych, a w większym stopniu istotne się wydają być, przynajmniej w procesach karnych, kwestie dowodowe czy kwestie faktyczne. Czy psychologiem? No być może po części. Wydaje mi się, że to jest kwestia i doświadczenia, i też w dużej mierze zdrowego rozsądku. Psychologia rzadko daje narzędzia, które wykraczają poza zdrowy rozsądek, więc tak mi się przynajmniej wydaje jako psychologowi. Nie zauważyłem u siebie po latach studiów psychologicznych jakiejś szczególnie wyrobionej intuicji, czy tego, że potrafię korzystać z narzędzi niedostępnych innym ludziom. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba być racjonalnym, świadomym tego, jak się myśli, o czym się myśli. Trzeba obserwować swoje procesy poznawcze, starać się uzupełniać swoją wiedzę, również dotyczącą badań właśnie z nauk społecznych, w szczególności z psychologii, a nie być zbyt pewnym siebie. Chyba to przede wszystkim. Czy sędzia w ogóle może nie być zbyt pewnym siebie? No, dopóki nie podejmie decyzji, to tak, później już powinien być. Okay. Mamy czas, myślę, że na dwa pytania. Czy można po wypłynięciu takich dowodów w sprawie, które są zakazane, czy za zaistnienie jakichś manipulacji lub pułapek umysłowych wnosić o odwołanie procesu lub zmianę składu osób decydujących w sprawie? Znaczy rozdzielmy dwie rzeczy, bo trochę jeśli pani pyta o warunki nasze, polskie, to trochę u nas to inaczej wygląda. Ja opisywałem sytuację anglosaską, gdzie jest ława przysięgłych, gdzie zawodowy sędzia tę ławę przysięgłych instruuje. A z kolei w Polsce, mimo większość decyzji podejmują zawodowi sędziowie, i oni sobie sami takie nakazy powinni narzucać. To znaczy oni mają przepisy kodeksu postępowania, w tym wypadku karnego, i oni widzą, że nie mogę dopuścić tego dowodu czy tego wniosku dowodowego, bo jest taki a taki problem. Najczęściej jest tak, że jeśli oni taki zakaz sobie narzucą, to dowód nie zostanie przeprowadzony, więc informacja się nie pojawi. Zdarzają się takie sytuacje, że taka informacja się pojawi. Wydaje mi się, że to jest kwestia
że jest to do zrobienia. W sensie przy odpowiednim uargumentowaniu można by próbować, że zakazana informacja, czy informacja, która później stała się, która została ujawniona w procesie, a później stała się zakazana, została wykorzystana, więc proces w pierwszej instancji nie był przeprowadzony tak, jak powinien. To nie jest tak, że jest na to jakiś przepis oczywiście, ale w ogólnych, jakby ogólna procedura apelacji wydaje mi się dopuszczałaby taką możliwość, ale wymagałoby to no, dobrej argumentacji. Mało też prawdopodobne, że byłoby to łatwo wykazać, no łatwo taki wpływ wykazać, bo wykazywanie kauzalności jest w ogóle trudne, to kolejna pułapka ludzkiego umysłu. Jeszcze panie się tu zgłaszały, czy dalej panie podtrzymują chęć, tak, zadania pytania? Tak, super. To pierwsze pytanie dotyczy tego, czy przeszłość pani Gorgonowej miała według pana duże znaczenie jakby podczas tego procesu, a drugie pytanie, jeżeli chodzi o psychologiczne pułapki, dotyczy odchodów, które zostały znalezione. W jaki sposób to z kolei miało przełożenie? To widzę, że pani dobrze zna sprawę. Czy przeszłość miała duże znaczenie? Powiem tak, chyba nawet nie było pewności, jaka ta przeszłość była. Znaczy, pewne rzeczy wiadomo było, znowu ja zawsze mówię, nie ma wiedzy pewnej, więc to były pewne mocne przypuszczenia, takie jak, że ma tego męża w Stanach, że jest to dziecko, że pochodzi z Dalmacji, to zawsze już jest... Zawsze już jest w społeczeństwie podejrzane, jak ktoś jest nie od nas. Być może to miało, tak zresztą później adwokat twierdził, że to też miało wpływ na wyrok. Ale pojawiały się też w gazetach dużo bardziej sensacyjne, wręcz obraźliwe informacje, których z kolei już na pewno nikt nie mógł być pewien. Wszystko mogło mieć wpływ. No tutaj mi się wydaje, że pochodzenie mogło mieć, a z kolei płeć jestem dość przekonany, że miała wpływ. No, znowu to jest tylko moja hipoteza, bo wykazywanie związków przyczynowo-skutkowych jest możliwe tylko w kontrolowanych eksperymentach, więc tu możemy gdybać. No, wydaje mi się, że nie stała na dobrej pozycji wyjściowej, tak bym to ujął. A z kolei tą kwestię odchodów, które też nie wiadomo do końca skąd chodziły, już chciałem w ogóle pominąć w mojej opowieści, bo ona by była jeszcze bardziej zagmatwana. Starałem się też nie opowiadać za dużo właśnie o tej chusteczce, o szkle, które zostało znalezione, bo to by wymagało wchodzenia w szczegóły. Bardzo dziwne rzeczy się w trakcie tego procesu o tych znalezionych na miejscu przestępstwa odchodach mówiło czy pisało. Nawet gdzieś to chyba Łazarewicz właśnie w swojej książce przytacza opinię, na którą powoływał się obrońca Gorgonowej, że tylko zawodowi, nie wiem skąd się wzięła taka teoria, tylko zawodowi przestępcy zostawiają kał na miejscu przestępstwa. Ale to mówię, starałem się pominąć ten aspekt sprawy, bo nie mam zielonego pojęcia, jak go zrozumieć. Kilka tam teorii sprzecznych ze sobą się pojawiło w trakcie procesu i mam wrażenie, że wszyscy to już zostawili w spokoju w pewnym momencie. A czy sama oskarżona stosowała jakieś triki psychologiczne, jakieś sztuczki właśnie, żeby tutaj przekonać ławę przysięgłych, że jest niewinna? Gazety raportowały na początku lwowskiego procesu pewien trend bardziej do wydawania bardziej przychylnych opinii wobec oskarżonej, bo ona zaczęła jako taka osoba bardzo spokojna, wszyscy sobie wyobrażali jakiegoś demona, myślę, a pojawiła się normalna, elegancka, młoda, spokojna kobieta. A nie wydaje mi się, żeby świadomie, przynajmniej jakąś skuteczną albo bardzo widoczną
technikę zastosowała. Wręcz przeciwnie, tak jak czytam tę relację, bo oczywiście nie jestem aż tak stary, że nie było mnie w tym czasie we Lwowie. W każdym razie, jak czytam tę relację, to nie wydaje mi się, żeby coś takiego miało miejsce. O tym nie powiedziałem, a to akurat już nie Gorgonowa, tylko jej obrońca. To z kolei wydaje mi się, że no to była jakaś technika, tylko wydaje mi się, że błędna. W tym krakowskim procesie zaczął grać trochę na dwa fronty. Nie przeciwko swojej klientce, ale oczywiście wnioskował o uniewinnienie, ale gdzieś się w tej jego obronie pojawił wątek niepoczytalności. Że może to ona, ale na pewno była niepoczytalna. To z kolei mam wrażenie trochę rykoszet nastąpił, no bo jeśli ktoś utrzymuje czy argumentuje niewinność, no to trochę sobie psuje tą argumentację, jednocześnie zastrzegając furtkę niepoczytalności. Prawnicy zresztą tak robią, mówią o tym z ostrożności procesowej, co czasem jest bardziej uzasadnione, a czasem mniej. Mam wrażenie, że w tym wypadku mogło to być mniej uzasadnione. Nie mamy niestety tego czasu na kolejne pytania, więc Państwo sami będą musieli wydać wyrok, albo co pewnie będzie jeszcze trudniejsze, powstrzymać się od tego, ale mamy czas, żeby podziękować Bartkowi za wykład i odpowiedzi na nasze pytania. Bardzo Państwu dziękujemy i za dosłownie dwie minuty zaczynamy kolejny wykład. On będzie o metodzie uprawiania historii, czy o metodzie pisarstwa historycznego. Właściwie dałoby się ten wykład powiedzieć pewnie na tym samym przykładzie, ale zdaje się, że nie będziemy się odwoływać już do sprawy Gorgonowej. Więc tych z Państwa, którzy mają jeszcze ochotę z nami pozostać, bardzo serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.